A Cię łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co ich nas morza falami, w powietrzu guja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wienie strata. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wienie strata. O Macieł włoskich korona, nad anioły wywyższona, choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszem ta słodkim kwileniem. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Witam was bardzo serdecznie i radośnie. W poranek sobotni 9 maja, rocznica zakończenia II wojny światowej, 8-9 maja, różni to obchodzą w Rosji dzisiaj. W ten dziwny dzień śpiewamy Chwalcie łąki umajone, a za oknem, przynajmniej tu u nas w Kanadzie, śnieg pada. Także co tu jest normalnego w tym kraju? Nawet śnieg 9 maja. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Usłyszymy dziś te słowa i będziemy je powtarzać w czasie liturgii słowa. Rzeczywiście, gdy nadeszła pełnia czasów, Pan Bóg przyszedł na ten świat jako człowiek, aby dokonać dzieła odkupienia. Dziś też przychodzi do nas, ukryty pod przymiotami chleba i wina, za którymi tak tęskni wielu parafian, by móc przyjść i rzeczywiście posmakować chleba i wina eucharystycznego. Aby umacniać nas na drogach życia, powtórzyć to, co powiedział apostołom w Wieczerniku: o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Zatem przybliżmy się do Pana, uczestniczmy jak najchętniej i najczęściej w ofierze mszy świętej, aby czerpać z tego źródła zdroje łaski. Sprawuję tę mszę świętą za świętej pamięci Józefa Salwacha, prosząc o życie wieczne dla niego. Także chciałbym dołączyć dwie intencje za zmarłych kapłanów, współbraci palotynów, których bardzo dobrze znam. W Polsce przed chwilą skończył się pogrzeb wieloletniego misjonarza w Rwandzie, w Afryce, w Kongo, księdza Wiesława Kantora, który kilkadziesiąt lat apostołował właśnie tam podczas wojny rwandyjskiej. Został ostrzelany, ciężko ranny, potem ciężki zawał serca i odszedł kilka dni temu do wieczności. I dzisiaj w Ząbkach pod Warszawą
była msza święta pogrzebowa za księdza Wisława, misjonarza, który swoją misją dotknął serc wielu naszych braci z Afryki, z Rwandy i z Konga. A druga też smutna taka wiadomość, w poniedziałek będzie pogrzeb mojego współbrata z mojego kursu seminaryjnego, księdza Jana Latonia, który przedwczoraj położył się spać po tej dyskusji wyborczej. Nie wiem, czy tak się przejął ją, czy co. Rano się już nie obudził. Wieloletni proboszcz, wspaniały kapłan, wspaniały proboszcz pięknej parafii w Lublinie, parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie Palotyńskiej, potem w Ożarowie Mazowieckim, potem w Szwajcarii był, wrócił do Polski i właśnie w wieku 65 lat odszedł do wieczności. Tak to jest, jak no właśnie, razem byliśmy przecież przez tyle lat od czasu nowicjatu, seminarium i 34 lata kapłaństwa. I właśnie jutro mieliśmy no tak internetowo i tak duchowo celebrować rocznicę kapłaństwa. Jutro w niedzielę 10 maja ksiądz Jan i ja i inni i moi współbracia właśnie otrzymaliśmy święcenia kapłańskie 10 maja 86 roku z rąk księdza prymasa Józefa Klempa. Także zachęcam, ażeby te zdrowaśki odmówić za tych kapłanów, którzy na pewno byli wiernymi pasterzami, odważnymi pasterzami i którzy wiele dusz zaprowadzili do Boga. Na początku Eucharystii przepraszajmy za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez Chrzest Święty dałeś nam nowe życie. Umacniaj w nas działanie wielkanocnego sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni, otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Oto Słowo Boże. Ogromne i dzięki.
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana całe ziemię, cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, 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 alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami, z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Tobie, Chryste. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Poznanie Boga ubogaca człowieka, przemieniając go. Ten poznał Boga, kto zostaje przemieniony w swoim myśleniu i odczuwaniu. Drodzy moi, Boga poznajemy przez Jego miłość i łaskę oraz prawdę, która wyzwala. Poznając Boga, wchodzimy w Jego życie. Widzenie Jezusa jest równoznaczne z poznaniem i rozumieniem Go. W Jezusie objawia się nam Bóg. W Nim oglądamy Boga. Jezus odsłania nam Boga. On rzuca światło na Niego. Patrząc na Jezusa i słuchając Jego słów, podążamy ku Bogu. Kiedy idziemy drogą Jezusa, żyjemy w prawdzie. Trwając przy Jezusie,
pozostawiamy za sobą niepewność własnych opinii, ocen, wyobrażeń. Mamy bezpośrednie odniesienie do prawdy Boga i prawdy o sobie samych. Prawda wyzwala, prowadzi do wolności. Jezus, mówiąc o sobie, zaznacza, że do Ojca można przyjść jedynie przez Niego. Dlaczego? Ponieważ On jest prawdziwym i doskonałym objawieniem Ojca. Pewnie jesteście zasmuceni tym, że przynajmniej niektórzy z was, że chcecie przyjść do Jezusa i właśnie w Nim widzieć Boga. Ale jak to zrobić, jeżeli drzwi są zamknięte? Drodzy moi, trzeba też tak popatrzeć, co się dzieje na świecie, ponieważ w pewnym momencie zamknięto drzwi kościołów i to nie w jednym państwie, ale we wszystkich państwach. W niektórych państwach, jak w Polsce, te drzwi są uchylone. Ludzie mogą przychodzić, przynajmniej jakaś część, i ten kościół istnieje, ludzie słuchają Bożego Słowa. Coraz więcej apeli można usłyszeć od ludzi, od kardynałów, dziennikarzy, fachowców. I pragnąłbym kilka słów przeczytać takiego apelu, który wczoraj został ogłoszony, właśnie wczoraj, Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, a sygnatariuszami tego apelu są duchowni, kardynałowie, biskupi, dziennikarze, redaktorzy, pisarze, lekarze, immunolodzy, wirusolodzy, badacze, prawnicy, wykładowcy uniwersyteccy, nauczyciele akademiccy, stowarzyszenia. Jest tutaj kilkaset nazwisk. A chodzi w tym apelu o to, ażeby odrzucić w końcu strach. Nie pozwólmy, taki jest początek tego apelu, aby pod pretekstem wirusa wymazane zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej. Piszą duchowni, w tym hierarchowie, świeccy, występujący z powszechnym apelem zainspirowanym sytuacją na świecie, której końca jakoś nie widać. Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania ze swobody kultu, wypowiedzi oraz przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie. Nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro. Jest to w tym prawdziwsze. Im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności na wirus. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony. Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucania niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób, śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania rządu światowego
wymykającego się spod wszelkiej kontroli. Ten apel jest dosyć długi i może końcówka jest taka, zwracamy się również do rządzących o zachowanie czujności, aby uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności, czy to w postaci systemu śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny itd. Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacyjny, który nie będzie karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie, telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca tym, który głos odbiega od powszechnej przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna, uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucania podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku. Prosimy, aby ludzie dobrej woli nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra, każdego wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak oddalić się od poszanowania prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo. I wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością. Dobro jest powszechniejsze, potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczmy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię, której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan historii, obiecał, że bramy piekielne go nie przemogą. No właśnie, 8 maja, to wczoraj był napisany ten apel przez kardynałów, arcybiskupów, dziennikarzy, stowarzyszenia. Także to nie są moje zdania indywidualne, ale ja się pod nimi podpisuję oczywiście, ponieważ ten stan, który trwa, jest stanem nienormalnym i wiemy o tym dobrze, że tutaj ten stan wojenny w Kanadzie, jakkolwiek go nazwać, state of emergency, nasz król, jak on się nazywa, Ford, tak? Król Ford przedłużył do 19 maja, nie wiadomo dlaczego, już tam w Quebecu, w Montrealu, gdzie tam jest dużo ludzi, tam spasowano, a tutaj stan wojenny będzie do 19 maja. A czy po 19 maja otworzą nam kościoły, tego nie wiadomo. Ale ludzie się budzą, czytałem też taki, był w Radiu Maryja piękny korespondencja monsignora Jerza, który jest rektorem misji
Polski w Paryżu, na Francję i mówił właśnie, że wielu biskupów, wielu kapłanów, wielu świeckich budzi się i piszą petycje też do prezydenta Francji, że to, co się dzieje, jest zupełnie niewspółmierne do zaistniałej sytuacji, by kościoły mogły być zamknięte, żeby mszy nie było, choć wiadomo, że one też się odprawiają. Także chcielibyśmy włączyć się do tego apelu, a przynajmniej chciałbym, żebyście wiedzieli, że są takie apele i ludzie całego świata gromadzą się, przygotowują apele do rządzących, których w końcu wybraliśmy w wyborach demokratycznych i powinni reprezentować ludzi, a nie jakieś globalne siły, które pragną kontrolować ludzi. Dlatego też w tej mszy świętej, w sobotę, kiedy oferujemy te modlitwy przez Matkę Bożą, naszą Królową Polski, Królową Świata, chcielibyśmy modlić się też o to, żeby ludzie otworzyli oczy, przestali się bać, bo jeżeli, jak mówił pięknie kardynał Stefan Wyszyński, który czeka na swoją beatyfikację, on był potężnym księciem Kościoła, nikogo i niczego się nie bał, tylko Boga, ale do Boga śmiało pielgrzymował i mówi, że ludzie boją się tego strachu, który jest za drzwiami, ale gdy wstaną i zapukają do tych drzwi i otworzą te drzwi, okazuje się, że strach już uciekł. Więc to jest fantastyczne takie określenie kardynała Wyszyńskiego i prawdopodobnie w dzisiejszych czasach też to jest. Boimy się, wielu ludzi się boi. Jak się idzie ulicą, to mijają się 2, 3, 4 metry, tak jakby człowiek był naprawdę skażony nie wiem czym. Nawet tutaj bo chwilę się idzie. Ale to przecież trzeba tylko zapukać do drzwi, otworzyć te drzwi, okazuje się, że strach już dawno uciekł. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Przynaglenie tym chrystusowym zaproszeniem módlmy się wspólnie przez stawiennictwo Matki Bożej, łaskawej Matki Bożej, która jest patronką Warszawy. W intencji nowych i świętych powołań zakonnych, kapłańskich i misyjnych, aby nigdy nie zabrakło następców ewangelizacyjnej działalności Pawła i Barnaby, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. W intencji rządzących, aby posiadaną władzę i możliwość wykorzystywali do budowania dobra wspólnego społeczeństwa, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. W intencji walczących z religią chrześcijańską i wrogo nastawionych do Chrystusowej Ewangelii, aby otrzymali łaskę wiary i nawrócenia, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji dzieci przygotowujących się do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, aby pielęgnowały w sobie pragnienie częstego spotykania się z Panem Jezusem na modlitwie i w sakramentach świętych, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji zmarłych z naszych rodzin i naszej wspólnoty, aby mogli spotykać się ze świętymi na wiecznej uczcie w niebie, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji naszej parafii i naszych rodzin, abyśmy swoim prawdziwie chrześcijańskim życiem umieli innych przyprowadzać do Chrystusa, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówił się za moich współbraci, kalotynów, księdza Jana Latonia, księdza Wiesława Kantora, których Bóg powołał do siebie, ażeby On, Bóg miłosierny, był dla nich nagrodą, dla którego służyli przez całe życie kapłańskie. Ciebie prosimy. Módlmy się także za świętej pamięci Józefa Salwacha, za którego sprawuje tę eucharystyczną ofiarę, ażeby Bóg przyjął go do swego królestwa wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. Ty nieustannie okazujesz nam swoje zbawienie oraz objawiasz swoją sprawiedliwość, miłość i dobroć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który Tobie przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, że teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, który Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, że nas na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech On przyjmie ofiarę Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem i oddał swoje życie na krzyżu jako niepokalana ofiara, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc wspomnienie Matki Bożej, łaskawej patronki Warszawy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi śpiewając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Antonim, świętym Wincentem, Palotim, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Otworzy jest królestwo, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
solis peccata mundi, dona nobis pacem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie skądź odzie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez ten sakrament utwierdź w naszych sercach wiarę, abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skórę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Gwiazdo śliczna, wspaniała, strona 55. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo, do Ciebie się uciekamy. O Maryjo, Maryjo, do Ciebie się uciekamy. O Maryjo, Maryjo, słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają, słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach, śpiewają. Słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach, śpiewają.
niech odwieczystym życiem swym. Ojczyś nie rajskie, Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości,
módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Uciecz grzesznych, módl się za nami. Pocieszyciel postrapionych, módl się za nami. Wspomoże niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalone imię Maryi. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem stary praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie jesmy dni. Niech poda wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Dałeś im chleb z nieba, alleluja. Wszelką rozkosz mający w sobie, alleluja. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
uwielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Uwielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz, Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Królowej anielskiej śpiewa, serca w ofierze składajmy, ze łzami śpiewajmy doń. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. Bądź nam pozdrowiona, bądź Ty.